Na terenie starego Fordonu w Bydgoszczy znajduje się remontowana, rewitalizowana synagoga żydowska. Oczywiście sam obiekt synagogi, który można oglądać z zewnątrz, nie stanowi w tym momencie jakiegoś szczególnie istotnego obiektu architektury, no ze względu między innymi na brak oryginalnego wyposażenia wewnątrz, ale stanowi pretekst do tego, aby przyjrzeć się kachałowi. Wspólnocie, gminie wyznaniowej żydowskiej, która na terenie Fordonu się ulokowała. To właśnie fronton tego budynku, digitalizowany w stylu takim klasycyzującym. No pięknie to wygląda, oczywiście, po remoncie, po rewitalizacji tej zewnętrznej struktury budynku. Jak wyglądała synagoga, jakimi parametrami architektonicznymi się charakteryzowała? No przede wszystkim popatrzmy te wymiary. 27 na 15, wysokość ponad 16 metrów. Wzniesiona była w pierwszej połowie wieku XIX, ukończona w 1832 roku. Mogło w niej przebywać w sali głównej 500 bogobojnych Żydów, na galerii 250 kobiet. Została zbudowana na rzucie prostokąta nakrytego dwuspadowym dachem, co widzieliśmy, no i wspomniany klasycyzm jako. Styl wykonania. Właściwie taki neoklasycyzm, który został tu zastosowany. Elewacja frontowa także, jak widzieliśmy, posiada dwie kondygnacje oparte na belkowaniach. Belkowanie wsparte jest na z kolei parach półkolumn i pojedynczych półkolumnach, co także widzieliśmy w tym frontonie. Nad fryzem funkcjonuje gzyms. Taki bardzo wyraźny gzyms, a nad nim znajduje się trójkątny szczyt z okulusem, z tym e, okrągłym okienkiem. Łącznie w całej synagodze jest 12 okien. To nieprzypadkowo, bo to symbol dwunastu plemion starożytnego Izraela. Elewacje boczne natomiast, co za chwilę zobaczymy, e, opatrzone są parami pilastrów. Widać tu pojedynczy pilaster po lewej stronie, a później parę pilastrów, i tak to po każdej stronie tego budynku taką konstrukcję możemy zaobserwować. No i teraz spróbujmy popatrzeć, jak funkcjonowała, skąd się wzięła, jak była zorganizowana gmina żydowska w Fordonie. Pierwsi Żydzi w okolicach Bydgoszczy pojawili się już w XVI wieku. Osadnictwo w Fordonie, osadnictwo Żydów przybrało na sile po nakazie upuszczenia przez władze bydgoszczy miasta w roku 1555. Monarchowie polscy wspierali osadnictwo Żydów w Fordonie właśnie. Dotyczyły tego między innymi przywilej z roku 1633 Władysława IV Wazy, potwierdzany później przez inne przywileje. Wspólnota religijna, czyli ta gmina wyznaniowa żydowska, Kachał Fordoński, Pojawił się w XVII wieku, może w końcu XVI wieku. Istnienie synagogi potwierdzamy dla roku 1649, ale jak wiemy, to nie była ta synagoga, którą obejrzeliśmy przed chwilą. Cmentarz żydowski natomiast istniał na pewno w połowie XVII wieku. I w ten sposób powolutku to osadnictwo wraz z tymi dwoma ważnymi obiektami, czyli synagogą oraz cmentarzem. Kształtowały dzielnicę żydowską w drugiej połowie XVII wieku. W wieku XIX gmina wyznaniowa rozrosła się do tego stopnia, że w roku 1772 Żydzi na terenie Fordonu stanowili około 65% całej populacji. A więc dysponowali oczywiście również wtedy i szkołą, z biblioteką i rytualną właśnie. Ze względu na migrację w okresie dwudziestolecia międzywojennego, również gmina wyznaniowa żydowska w Fordonie w 1932 roku została rozwiązana. Oczywiście to nie znaczy, że Żydzi tam nadal nie mieszkali, ale było ich mało. Kiedy pojawili się naziści, pojawili Niemcy, niestety rozpoczęli swój serial. Mordowania, eksterminacji również nielicznych Żydów z Fordonu, a synagogę zamienili w kinoteatr, więc zobaczmy no, takie pohańbienie obiektów kultu religijnego Żydów. I jeszcze rzućmy okiem na pocztówkę z tamtego czasu, jak wyglądała wtedy synagoga z zewnątrz. I na tym chciałbym zakończyć te moje obserwacje dotyczące i synagogi, i gminy żydowskiej w Fordonie. Dziękuję za uwagę.